Skąd ta pasja u mnie? Traktory, maszyny rolnicze. Tu się wywiodło z tego, że dziadek w Niemczech jeszcze przed wojną pracował w Niemczech tam. No, jako traktorzysta taki. On tam nie tylko traktorzysta, ale wszystko robił. No, bo tam jeździli za pracą. Tutaj prawdopodobnie było ciężko z pracą, a tam było łatwiej. No i ojciec mój, przede wszystkim ojciec tu jeździł w pomie, jak tylko jeszcze tego pomu nie było nawet w 53 roku, bo dopiero minister powołał, to jako 53, akurat 53 Państwowy Ośrodek Maszynowy Oborniki Śląskie. Ja no, mając w ten czas 53, to 3-4 latka, już 5 i od tej chwili tak mnie jakoś to zainteresowało, jeszcze jak on przyjeżdżał, a w sumie garażował w domu. No, jak ja się cieszyłem, ja już go z daleka słyszałem, że ojciec jedzie. Jak byłem małym chłopcem, to było fajnie, bo tam żadnych za bardzo obowiązków takich jeszcze nie miałem, bo już później, już 6-7 lat, to już z krowami, już inne czynności trzeba było wykonywać, czasami do kolegów się szło, no ale to było zawsze fajnie, bo on zawsze, no jakbym się tam się oddalił czy coś, to krzyczał, a tak to słyszałem buldoka, o, ojciec jedzie, trzeba szybko do domu lecieć na podwórze. I bardzo się interesowałem tym traktorem. Przesiadywałem cały czas na tym siedzeniu, puściałem się, tą kierownicą ją szarpał, jak ja się, i no i co jeszcze? Co się tam robi, że ten traktor tak głośno pracuje? No ale już jeszcze byłem za młody, żeby tam dochodzić do tego. Dopiero w późniejszych latach. No tak polubiałem. No ojciec co rusz to przywoził jakieś nowe maszyny na podwórze. Pług ten ciągany. Zresztą u nas był taki kultywator taki szeroki. Talerzówka na takich metalowych kółkach. Te kółka się ściągało. Takie wózki było, no, ściągało się podczas prac polowych, bo tak jadąc drogą ciągnąć tą talerzówkę, to trzeba było ją umieszczać na takich czterech wózkach, no, cztery elementy miała ta talerzówka, no, i skrzynia na kamienie do obciążenia, to ja pamiętam, bo ja nieraz lubiałem na niej siedzieć, co jeszcze, snopowiązałkę, początkowo WC1, która tam za bardzo nie chciała wiązać, później WC2, no to była chyba najlepsza snopowiązałka w tamtych czasach, WC2, 2.1, no bo później już WC3, WC4, WC5 wyszły, no i ze snopowiązałkami koniec. Później dorastając, wśród rówieśników w sumie nie miałem takich kolegów, żeby se można na temat traktorów powiedzieć czy coś. Każdy był jakiś tam końmi zachwycony, jakiś temat, to tam za bardzo ich to nie interesowało, także ja byłem z tą pasją ciągle samotny. Później już jak byłem starszy, to już to ojciec mi czasami, jak miał humor właśnie, to dał mi bronować tym buldokiem, ale co, ja tylko na stojąco mogłem tylko kierować, bo bieg był włączony, gaz był dany i później pod górę jadąc, ja tu w którejś opowieści opowiadałem, z chwilą było coraz bardziej stromo, ten buldok tracił obroty, aż wreszcie odbił w drugą stronę i zgasł, bo najechał na tyłem na bronę i pokrzywił te brony, także musiał zgasnąć, bo to zablokowało go. I tak już później Zetorek 25N, 25K, A przyjeżdżał tym ciągnikiem. No i bez przerwy coś takiego było. I tych ciągników już było na wsiach coraz więcej. Ktoś tam szosą przejeżdżał. Szczególnie dominowały Ursusy C45, jeżdżąc z dwoma przyczepami, z trzema przyczepami. Z narzędziami rolniczymi jeździli. Także ja tylko był, jak ojca nie było, a gdzieś traktor, to nieraz na bosaka latem leciałem, bo ciekawe, ja zawsze musiałem być pierwszy koło traktoru. Tak to polubiłem po dzisiejszy dzień. Pomagałem tam przy remontach, obserwowałem przede wszystkim.
No bo w tamtych latach ja tam, ojciec mnie za bardzo tam do niczego nie dopuszczał. Nieraz chciałem być ciekawy, co on tam remontuje, co on tam robi przy tym Ursusie, no to zawsze, a do książki mnie gonił, a to, a tamto, to zawsze musiałem jakoś udobruchać i żeby jakoś być, no. A to klucz mi przyniesie, a kombinerki, ja wszystko wiedziałem, gdzie co jest i mi naprzód już wiedziałem, jaki klucz będzie mu potrzebny. Zawsze jakaś maszyna nowa wyszła, nieraz nie wiedziałem, do czego ona służy. Na przykład wyrywaczka do lnu, na przykład. Co to za maszyna z takimi pasami? Takie pasy były zamontowane. Były dwu, trzy, pięciorzędowe. No, bo ona w sumie nie wiązała, tylko układała w takie pokosy. No, ojciec miał gospodarstwo. No, w sumie gospodarzy nie było takich dużych, przykładowo takich gospodarstw. Nikt nie prowadził takich, jak to teraz obecnie. Każdy mógł mieć tam 6, 7, 8 hektarów przeważnie. To była taka przeciętność tutaj. Ojciec akurat miał 7 hektarów wszystkiego, łącznie z orne i ogóle cały areał. Później jak już chodziłem do zakładowej szkoły mechanizacji rolnictwa. Najbardziej mnie interesowała tylko mechanizacja. Mechanizacja o zwierzętach na przykład nie interesowało mnie. No, ja nawet na lekcji nawet nie uważałem. Trzeba było tam różne rzeczy wiedzieć na temat, szczególnie hodowli bydła, trzody, nawet drobiu, koni na przykład. Kiedy ruje obchodzą, na przykład ile ciąża, na przykład u krowy, u owcy trwa, to mnie tam za bardzo nigdy to nie interesowało. No. No. Praca przy pszczołach nawet, przy pasiekach, żeby każdy już mógł wiedzieć cokolwiek na temat rolnictwa. No, no i agronomia jeszcze mnie interesowała, no. Uprawy. Aha, w Pomie jeszcze, w 65. przed wojskiem, jeszcze my z Edziem chodziliśmy do Pomu na warsztaty, na praktykę i tam, no co, tam tylko były zetorki i ursusy C45 praktycznie, no. Ursusiki już wchodziły z ursusa, przychodziły 25, pierwszy był niebieski 325, później był przeznaczony tylko do nauki jazdy, no i ursusy 328 już, no. Tych zetorków było bardzo dużo już, te zetorki niektórzy gdzieś tam przekazywali gdzieś do innych gospodarstw. Ursusy C45 robiły, były, przegląd był im robiony, taki drobny remont i szły do PZGS-u. I tam rolnicy już indywidualnie mogli sobie nabyć. Pamiętam, ursusy C45 były na przykład za oddanie zboża ileś. To było za zboże tak zwane. No, ja pamiętam, taki kolega też wziął za zboże, to ile wziął? 3 przyczepy musiał oddać zboża. Coś mi się tak właśnie, tak mi opowiadał, ale jak to naprawdę dokładnie było, to jeszcze nie wiem. To także te ursusy stały dłuższy czas w PZGS-ach. Rolnicy raczej jak tego, to chcieli zetorki 25, buciany, niskie, ursusy 328, już były też po remoncie. U nas taki na wsi też już taki rolnik zaopatrzył się w takie ursusika 328, ja go później uczyłem orać. Snopowiązałkę kupił sobie już WC3, też go uczyłem obsługiwać tej snopowiązałki, ustawiać jak się ustawia, no. Byłem w 69. w wojsku. Z wojska wyszedłem, no poszedłem z powrotem do Pomu. W rodzinie mieli zetorka 25A, takiego do remontu. Kupiłem od nich tego zetorka, wyremontowany został. No, ja go przekazałem ojcu właśnie, bo on nigdy tego traktoru na własność żadnego nie miał, to miał. Ja z Pomu kupiłem sobie IMT, no, na przetargu. Miałem RS-a 09. No i ursusy C45 były tak już później, można za parę groszy kupić od chłopów, ale za bardzo nikt się tym nie kwapił. Ja tutaj 3 ursusy takie przywiozłem nisko pod woziówką, jak już w Pomie pracowałem, suprem, przywoziłem kolegom, bo to grosze z pługiem, z częściami, to jest chyba 350 zł, jakoś tak, no to szło po cenie złomu już.
Niektórzy Ursusy prawie kupę lat już u tych rolników nie pracowały, a stały właśnie. No bo już rolnicy mieli już takie traktory, już 40 wychodziły, przecież te 40 było można nabyć. Już nie mówiąc o Zetorka 25, czy Ursusa 28. No. Miałem, z pomu jeszcze kupiłem Zetora Supra właśnie tym, co jeździłem. No ja go sprzedałem w sumie, no sprzedałem, tylko kupił, ja udostępniłem koledze tego Supra, że to niby ja kupiłem, ale to szedł w sumie, ja już wiedziałem, że kolega, a on mi dał dwa Supry jeszcze za niego, za tego jednego. No to było takie po cenie złomu, na chodzie oczywiście, bo ja nim przyjechałem tam kilkanaście kilometrów. No i to gdzieś w Polskę też poszło, to było bez dokumentów, to poszło bez dokumentów, nawet nie wiem gdzie. I przez te parę lat jeszcze miałem trzy junaki, można powiedzieć, zużyłem, wyeksploatowałem. I tego pierwszego to miałem od ojca, ojciec kupił go od pracownika z pomu, od takiego mechanika, od kombajnów, od snopowiązałek, no. I ojciec później, jak przyszedłem z wojska, to mi go podarował mi go ojciec, tego junaka. Później jeszcze kupiłem drugiego, trzeciego, tak na części, bo to były te junaki, tam dużo junaków właśnie, ludzie ci, co mieli, to tak gdzieś się pozbywali. Gdzieś każdy wolał jakąś SHL-kę, jakiś taki lżejszy trochę, no bo ponoć lepiej palili, a tutaj jak deszcz padał, czy coś takiego, to i skrownik zalało, zwilgotniał, no. Niektórzy przerabiali już na bateryjny układ, bo junak miał i skrownikowy układ. Później już kupiłem taki ciągnik 355, bo ja jako najstarszy to odszedłem od rodziny, bo tam następcy byli. Przy tam u nas było nas ośmioro, to każdy, któryś młodszy zostawał, no to tam już była pomoc. No i te ciągniki praktycznie pozbyłem się. No, najbliżsi koledzy, co do dziś dnia jeszcze gospodarzą, to ode mnie odkupili te ciągniki. No ja zrezygnowałem, zresztą ja już miałem taką pracę, już jeździłem jako kierowca w pomie, szczególnie autobusem. Pomimo, że autobusem jeszcze jeździłem, to jeszcze z ojcem wzięliśmy 20 hektarów z PGR-ów ten czas, bo też PGR już padł. No. To udało nam się rok czasu mieć w dzierżawie, ale później nam odebrano tą dzierżawę. Myśmy produkowaliśmy lance do opryskiwaczy do Wrocławia, do Pilmetu. No to bez przerwy już takie na stojakach się zawoziło te lance kompletne. No i do Archimedesu korpusy rozdzielaczy, przeguby do fabryki maszyn żniwnych Poznań, fabryka maszyn żniwnych Płock. Później z pomami było już coraz gorzej, też zwolniłem się z pomu, bo już naprawdę już to wszystko już nie było co remontować. Rolnicy jakoś były takie udogodnienia, że raz, że ciągnik mógł sobie nowy ktoś kupić lub wyremontowany, no i zespoły czy podzespoły, skrzynie mógł sobie rolnik sobie przywieźć sam, bo już każdy ze synów już był na tyle kumaty, że poradził sobie obsługiwać przy traktorze, czy tam częściowo coś naprawiać, że także już pom, już praktycznie już za bardzo już chciał coś usługiwać dla rolnictwa, ale no, w sumie nie miał szans. Coraz gorzej było. I z wypłatą było też coraz gorzej. Ja się zwolniłem, poszedłem ten czas do MPK, do Wrocławia, no, na Ikarusa, tego łamańca. No. Tam też rok czasu wytrzymałem. Naprawdę ciężka praca. Ciężka praca była tutaj, no ale jakoś to wytrzymałem, ale kolega mnie zaraz wciągnął, mówi, co ty będziesz tu, chodź tu do wojskowych zakładów remontowych. No i poszedłem do wojska jako cywil, pracować też na ciężkim sprzęcie. Pracowałem szczególnie miałem na stanie Jelcza z przyczepą, ale to tak rzadko kiedy nim wyjeżdżałem, a szczególnie jeździłem Krazem 256 wywrotka lub ciągnik balastowy z niskopodwoziówką. Urodził się Paweł
i zauważyłem, że ma jeszcze bardziej może zainteresowanie traktorami, maszynami, może jak ja jeszcze. No, ja mu zawsze kupowałem, on wychodził do mnie na pociąg, jak z pracy wracałem z Wrocławia, zawsze mu kupowałem małe modele traktorów. Oj, jak on się cieszył tymi traktorami, on jeszcze nie potrafił dobrze nawet mówić, bo na traktor to mówił kakoj. No, kakoj na traktor z budą to mówi widział kakoj z babą, no znaczy z babą, ja trudno mi było nawet rozpoznać, co to za baba tam była, to ten, no, stepą jechał, no to z przyczepą się domyśliłem, no i to tak właśnie było, no. I całą w zimie nieraz to na dywanie przeleżał, z tymi traktorkami się bawił, chociaż gdzieś tam się jeden zapodział, on wiedział, że któregoś brakuje, a przecież miał masę tych traktorków i tych różnych samochodów, on wiedział, że tam ma brakuje i to brakuje. Przeleżał na dywanie, nieraz uślinił się, bo pyrkotał, że to naśladował warkot tego traktoru, no i tylko traktory, albo ja mu rysowałem traktory. Jeszcze nie zacząłem rysować komin na przykład od buldoka, to już sam mówił, buldok. Jak rysowałem zatorka 20, o zatorek 25, bocian na przykład, Ursusik, tam był jeszcze Fordson, ja mu rysowałem, Supra, rysowałem, o Dutra. Dutra rozpoznawał, bo wiadomo, wszystkie cztery koła jednakowe. No, ten wysunięty silnik do przodu z atrapą. Pierwszy raz tak naprawdę na żywo, można powiedzieć, chociaż to na wizji było, to zobaczyłem Ursusa C45 w takim filmie dokumentalnym, to był zwiastun dopiero tego filmu, o pierwszej traktorzystce PRL-u Magdalenie Figur. I wtedy tam były pokazane urywki kroniki filmowej i właśnie można powiedzieć, że pierwszy raz tak w ruchu na wizji zobaczyłem, jak ten ciągnik wygląda, bo wcześniej widziałem to tylko na taty rysunkach, te wszystkie stare ciągniki oraz na jakichś tam pojedynczych starych zdjęciach czarno-białych gdzieś tam zebranych. Gdzieś w towarzystwie, gdzieś się tak schodziło. Na temat traktorów ja bardzo byłem w dalszym ciągu zainteresowany. Maszyny rolnicze, traktory mnie to interesowały, ale nie miałem takiego kompana, żeby się tak nawet w wolnych chwilach, czy nieraz przy wódce my się spotkali. Gdzieś w towarzystwie, jakieś imieniny. Na temat traktorów nikt mnie tam za bardzo nie słuchał. Zmieniali temat, tam jakieś inne, a mecz, a to, a tamto. Jakaś polityka. Co mnie to nie interesowało. No, dopiero Paweł mnie tak na duchu podniósł, że właśnie i to, co dzisiaj, jakby tak Pawła nie było przykładowo, albo nie miałby tego zainteresowania, tak jak ja, to nie byłoby tego retrotraktoru bez niego. No, on jest takim, można powiedzieć, promotorem tego wszystkiego. No, i jest po dzień dzisiejszy. Teraz też ciekawostka kolejna dla młodszych widzów. Kiedyś nie każdy miał komputer w domu, a ty bardziej internet. A jeśli nawet, to jakieś tam rozwiązania modemowe, dość wolne i awaryjne z tego, co wiem, ale nie miałem na początku takich tych pierwszych internetów w Polsce. I wtedy dość popularne były takie kawiarenki internetowe, to się nazywało. Wyglądało to w ten sposób, że było duże pomieszczenie, ileś tam komputerów, wchodziło się, płaciło się, z tego co pamiętam, było 5 zł na godzinę i można było sobie przy odpowiednim stanowisku na czas siedzieć przed komputerem i coś tam sobie szukać. No ja akurat od czasu do czasu korzystałem z tego do szkoły, ale najwięcej godzin spędziłem na tym, żeby przeszukiwać internet, wtedy dużo uboższy w te stare ciągniki. Właśnie, żeby szukać jakichś zdjęć, jakichś informacji i tak dalej. Nakupiłem wtedy dyskietek, to były takie, też może dzisiaj nie wiem, czy nawet stosowane są w stacjonarnych komputerach, chyba już nie ma teraz od dłuższego czasu tych stacji dyskietek. Te dyskietki miały pojemność 1,44 MB, co dzisiaj się wydaje w ogóle, na co to było, jak tam jedno zdjęcie gdzieś jest z jakiegoś nawet słabszego aparatu by się tam nie zmieściło. A wtedy udawało mi się kilka takich zdjęć z internetu zapisać właśnie na tej dyskietce. Miałem tych dyskietek chyba ze 20 sztuk.
I tak przynosiłem na tych dyskietkach te zdjęcia i potem oglądaliśmy z tatą w domu na spokojnie. Jak już takie Paweł ma zainteresowanie, tak marzyliśmy nawet jakiś traktor kupić, taki do remontu, bo ja tam się nie bałem, żeby się nie wyremontowało. No niby Ursusa chcieliśmy. Tam gdzieś taki niby nagrany, nawet dzwoniłem do tego faceta. No, na kapciach stał. To było w Ząbkowicach, czy w Kamieńcu Ząbkowickim, pamiętam. No, miał kilka tych, ale na kapciach. Jak razem w tym czasie jeździłem, nawet nie było możliwości, żeby go przywieźć, ale sobie myślę, to jest za duży trochę kłopot. Z tym paliwem się robi coraz gorzej. To Zetorek. Okazuje się, najpierw jeździliśmy, no Paweł, ja chciałbym mu pokazać na żywo tego buldoka. Pojechaliśmy do Szreniawy, do muzeum. Tam jest Muzeum Rolnictwa, to jest przed Poznaniem tutaj. Pawłowi się to bardzo spodobało, jeszcze tym bardziej się tak zaszczepił tym wszystkim. No i tam po raz pierwszy tato mi pokazał te wszystkie traktory, które znałem z rysunków i z opowiadań. I dużym zaskoczeniem dla mnie wtedy było, oprócz Ursusa C45, to, że był tam ciągnik Dutra, bo tego to już w ogóle nigdzie gdzieś tam na zdjęciach ani na filmach wcześniej nie widziałem. Paweł zaczął prenumerować auto Mobilistę. To jest taki kolorowy, ilustrowana taka gazeta na temat starych samochodów, tam coś, wzmianka o traktorach. I tam było właśnie, że odbyło się w Wilkowicach pierwszy czy drugi zlot starych traktorów imieniem Jerzego Samelczaka. Na drugi rok będziemy pilnować, kiedy to będzie, bo to prawdopodobnie co roku będzie w sierpniu. No i dobrze, doczekaliśmy następnego roku, pojechaliśmy do Wilkowic. No, faktycznie, kupa Ursusów, jakichś buldoków, to wszystko jeszcze pierwsze, pamiętam, niektóre zardzewiałe, nieodnowione, ale na chodzie. No, Paweł się nie mógł nacieszyć, zaraz aparat chciał. Pamiętam, taki aparat myśmy kupili, naczaskał tych zdjęć, tych klisz. Chyba wziął ze sobą chyba 3 aparaty i wszystko było zapełnione. Tu ja pamiętam, mamy po dziś dnia masę albumów właśnie z tamtych czasów nawet. To wszystko na pamiątkę. Dokładnie 16 czerwca 2006 roku wystartował w internecie, w otchłani internetu, nasz portal miłośników starej techniki rolniczej RetroTraktor. To był jakby mój pomysł i takie trochę eksperymentowanie ze stronami internetowymi, ale okazało się, że to załapało. Do ekipy dołączył bardzo szybko wirtualnie spotkany na innym forum Rafał Mazur i tak razem z tym portalem ruszyliśmy. No i jak widzicie, do dzisiaj to trwa, ale jakby historia tego portalu to jest w ogóle element osobnej opowieści i na pewno jak się spotkamy z Rafałem, to na ten temat opowiemy. No i jakoś się zapoznaliśmy z Jackiem Grzywaczem. No, mówi, że ma traktor. No dobra, to pojedziemy, ale znowu nie było znowu czym przywieźć. Ja już sobie myślę, ja bym pożyczył taki samochód LTK, zdaje się, ale to będzie trochę za ciężki pod Zetorka 25, tego bociana. Sobie myślę tak, olej by spuścił całkowicie ze skrzyni, bez podnośnika nawet już bymy go wzięli, aby jak najlżejszy był. No, ale Jacek, jak to Jacek, fajny kolega, po dziś dnia, bardzo dobrze kolegujemy się, fajny chłop jest. Przywiózł nam tego bociana całego, jeszcze tam wcześniej jak go przygotowywali do nas do przywiezienia, to tam próbowali uruchomić, co Paweł tam ma nagrane nawet, ten film o tym Zetorku, no i przywiózł. No i tak się już zaczęło, pierwszy Zetorek zaraz. Cała akcja, ale remontowaliśmy go chyba około 4 lat. Ja, będąc wtedy jeszcze w liceum, zacząłem sobie dorabiać po szkole, jak tam tylko można było, żeby jakieś tam pieniądze odłożyć na ten ciągnik. No i udało mi się w ten sposób na ten pierwszy traktor zarobić z pomocą taty. Odłożyliśmy tam tą kwotę na ten traktor. To też trzeba powiedzieć, że to nie była jakaś wygórowana kwota, z tego względu, że no Jacek nas tutaj dość po koleżeńsku potraktował,
dodatkowo ten transport nam zorganizował, więc można powiedzieć, że była to okazja. No i tak to się wszystko zaczęło od tego pierwszego Zatora 25K. Najpierw jak myśmy tego Zatora wyremontowali po tych 4 latach, no to na razie nic nie będziemy kupować, to już nam wystarczy, już super, wszystko ok. Ale gdzie? Zaraz trafiło się, Jacek mówi, ma jeszcze takiego, tego no starszy jest, dużo ten na niskich kołach, bo już bociana mamy. Paweł, no to co? No to dobra, jedziemy. Jak się mleko rozlało, no to wiadomo, już ten, już coraz bardziej się rozlewa plama na wszystko. To tak samo jak my. Zaraz inne traktory, maszyny rolnicze. I ratujemy co tylko gdzieś ktoś powie, że tam na złomie coś już jest, marnuje się, albo lada chwila już do huty pójdzie, no to wiadomo. Człowiek, ja mówię jakby, ale już nie będę wspominał o tym totolotku, bo ja bym wygrał totolotka, to bym musiał, ja nie wiem, tutaj potężny skansen wybudować. Pierwszy taki wyjazd na kołach tym ciągnikiem to był Oldtimer Bazar, czyli taka giełda zabytkowych motocykli, głównie części, ale też do różnych staroci, starszych pojazdów i ogólnie starych przedmiotów, która się odbywa we Wrocławiu na ulicy Karmelkowej. I to był taki pierwszy wyjazd, na który pojechałem właśnie tym Zetorem zaraz po Wilkowicach. Tam miałem też okazję wystąpić w jednym z odcinków takiego programu telewizyjnego, to wtedy chyba był jeszcze TV4, prowadził to pan Maciej Puchała, ten program. I no, byłem usatysfakcjonowany samą tą jazdą do Wrocławia w jedną stronę, tam było około 30-35 km, więc takie 70 km za kółkiem ciągnika, którym nigdy wcześniej, można powiedzieć, nie jeździłem więcej, no to było bardzo satysfakcjonujące. A też, co wiele osób jest zdziwionych, tak naprawdę przed remontem tego naszego Zetora, przed ukończeniem tego remontu, ja nigdy w życiu nie jeździłem, nie prowadziłem ciągnika samemu, bo nie wychowywałem się na wsi i jakoś tak nie było nigdy okazji. Pierwszy raz przejechałem się też Jacka traktorem Zetorem 35 Super w Wilkowicach, a dopiero już później na dobre zacząłem jeździć tym swoim Zetorem 25K, więc to taki symboliczny też był akcent. Paweł pojechał, taka pogoda, ja mówię, gdzie chłopie pojedziesz, Pawlis, deszcz pada, zimnawo, on do Wrocławia jedzie bocianem, bo tam na zlot. No dobra, jedź, ja się teraz martwię, jak on tam dojedzie, on to ma nawet film z tym, nie? On był jedynym traktorem, tam było ponad kilkadziesiąt motocykli, którzy go eskortowali, Pawła jedynego, przez skrzyżowania, żeby Pawłowi się udało przejechać. No a wiadomo, motocyklami to moment by przejechali przez te wszystkie skrzyżowania ulicy, ale widząc Pawła, to obtoczony w środku, w centrum jechał i zagrodzili mu tę drogę, żeby faktycznie każde następne skrzyżowanie było dla niego otwarte. Ja byłem takim jedynym rodzynkiem, jeśli chodzi o traktor, tutaj w tej wrocławskiej edycji. I tak jak tato wspomniał, miałem okazję być przez tych uczestników, przez kilka skrzyżowań, można powiedzieć, eskortowanym z racji tego, że Zetor miał niestety na tych większych skrzyżowaniach problemy, żeby wystartować z zielonego światła i do końca dojechać na trwającym zielonym. Nigdy nie marzyliśmy, że będziemy mieć Supra, nawet tego z pomu. To było marzenie, ale to broń Boże, żeby myśleć o tym, bo to było zresztą nie do realizowania teraz. A tu jeden super, drugi super. No, Ursusik 325, przecież to jest takie cacunio, że nie wiem. No, ja tam akurat jak tego pierwszego Zetorka robimy z Pawłem, no to tam nawet na tym filmie widać, jak ja palę papierosy jeszcze. Nieraz jak to popatrzę na ten film, nieraz włączę sobie, no. To palę i ja dużo paliłem, no naprawdę. Paweł mnie gonił z tymi papierosami, że nie wiem, a tu PET leży, tam PET. Czy jak ja coś robiłem, to gdzie ja będę tam z popielniczkami latał? Zresztą sami wiecie, jak to jest, palacze, nie? Ja też kiedyś jeszcze marzyłem, żeby u Susika 25 takiego mieć, ale mówię, to raczej
Raczej będzie też niemożliwością, bo mieliśmy już zetory, nie? I tam ktoś się ogłosił. Ma zetora dość tanio sprzedać. Paweł go właśnie w ten czas poprosił, żeby zdjęcia tego zetorka te przysłał. Ale patrzy Paweł, że to nie jest zetorek, tylko Ursus 25, nie? Tak właśnie zdobyliśmy właśnie tego Ursusa. To było w okolicy Sieradza, myśmy go kupili. Te traktory, które tak wspominałem, to które myśmy kupili, jeszcze ani jeden nie był na chodzie. Jeden ten Ursusik 325 niby na chodzie, ale on, ja go tutaj siłą, wielką siłą uruchomiłem, to tylko na jeden cylinder zapalił jakoś. No nie szło nim ujechać. Słabizna straszna była. I 40 to była już chyba bardzo niby dobrym w stanie, bo na tyle, że paliła. No jak chodziło, to chodziła, ale można byłoby jeszcze z biedy jeździć nią. Moim marzeniem ostatecznym już takim można powiedzieć, bo teraz 70 lat, to nie ma tam się co dziwować. Moje marzenie całe życie było Ursusa C45 mieć. To jest numer jeden, ale wiem, że do tego w sumie to marzenie się nie spełni, bo no niestety, no, raz, że te traktory są bardzo drogie. Można byłoby kupić takiego na przykład na chodzie, że już można nie ten, nie no, ale to jest kupa pieniędzy, no naprawdę, no, ale no, pomimo to cieszę się nawet tymi, co mamy nawet, no. Chociaż Paweł już trochę jeździł, bo jak remontowałem Ursusa, to już tam się przejechał, już jechał. No, to chociaż to dobre, że się chociaż syn przejechał.